Cześć wszystkim, tu Eni. Witam was serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj siadłam do nagrania kartek, które jutro już wylecą, ponieważ no je tak totalnie na ostatnią chwilę. Są to kartki stworzone dla moich dzieci. Dadzą je jutro swoim wychowawcom. I oczywiście kartki powstały z okazji Dnia Nauczyciela. Dlaczego robiłam je na ostatnią chwilę? Dlatego, że w ogóle nie wiedziałam, czy będę je robić w tym roku, ponieważ no, po filmie z bujo, bo bowiem, że będę chciała go wrzucić wcześniej. Mogliście usłyszeć, że przechodzimy taki dosyć trudny rodzinny teraz czas, więc. Jakby troszeczkę nie mam nastroju na tworzenie i ostatnio w ogóle prawie nie tworzyłam, no ale synek bardzo chciał właśnie, szczególnie on coś dać pani, i poprosił mnie, czym nie mogła zrobić jednak jakieś takiej prostej chociaż kartki dla pani wychowawczyni, więc no stwierdziłam, że dobra, no to siadam i może w sumie zrobię jakieś takie kartki proste, takie do koperty. Chociaż, no wiecie, ja akurat mam rzeczy takie, takie szkolne: papier w jednym pudełku, więc też wiedziałam, że nie będę miała jakoś super dużo szukania, jedynie napisów troszkę szukałam, więc stwierdziłam, że w sumie mogę na szybko jeszcze machnąć. Najwyżej nie będę drukować tym razem życzeń, a przy okazji to będzie bardziej od serca i oni w tym czasie, wiecie, wypiszą sobie tam. Przygotowałam tylko karteczki, żebym potem dokleiła do tych wymiarów baz, wypisali. Życzenia, i po nagraniu je tylko tutaj dokleję i jutro będą mogli je dać. No bo ja je robiłam tak naprawdę w sam dzień nauczyciela, właśnie w poniedziałek wieczorem, ale dopiero jutro dają te kartki, ponieważ jutro w ogóle będą wręczać różne takie prezenty klasowe, bo akurat no i synek i córka mają jutro zajęcia z wychowawcami, a w piątek raczej tam nikt chyba nie wręczał. No, na pewno u córki nic tam za bardzo nie było, bo w tamtym tygodniu mieli taką trzydniową wycieczkę i wrócili bardzo późno, w czwartek do domu, tam po 21, więc w piątek w klasie było tylko piątka dzieci, także no oni dopiero będą we wtorek tam świętować nauczyciele. Ci, co byli na tej wycieczce. A Usyna też wiem, że chyba dopiero jutro będą wręczane te prezenty, więc no też przy okazji gdzieś tam dzieci wręczą te kartki. No i w związku tym stwierdziłam, że no jeszcze to Wam nagram jakoś tak na pamiątkę. Mimo, że to są bardzo proste kartki i wiem, że widzicie je po czasie, niestety, dlatego że właśnie robiłam tak późno, ale może będzie to dla Was jakaś taka fajna inspiracja. Na następny rok zawsze można sobie taki filmik zapisać. Jak akurat potrzebujecie taką kartkę na ostatnią chwilę, no to to jest taka totalnie prosta i, i, i może się Wam przyda. Jak nie, to też mamy zakończenie roku szkolnego wcześniej, więc też można taką podobną zrobić. Więc może akurat kogoś zainspiruje. No i też, wiadomo, chciałam pokazać, jakie stworzyłam w tym roku jakoś tak już jak zrobiłam to wiadomo no i oczywiście mam nadzieję, że dacie znać jak wam się podobają więc no to dzisiaj chciałam wam pokazać jedna kartka będzie dla pani wychowawczyni, która jest nauczycielką języka angielskiego, ale tym razem no nie robiłam jakoś takiej kartki w super w motywach takich z tym językiem związanych, bo w tamtym roku właśnie znaczy właściwie w tym roku jeszcze na zakończenie Szkoły robiłam taką kartkę właśnie dla tej pani, gdzie wiecie, były takie różne motywy skojarzone z Anglią, więc tym razem poszłam w takie po prostu szkolne elementy. Natomiast wychowawczynią mojego syna jest pani, słuchajcie, z informatyki, więc tam troszeczkę elementów takich komputerowych dodałam więc mam nadzieję, że się spodoba. No to będzie taka pierwsza kartka, którą pani dostanie od, ode mnie w ogóle, bo tej pani nigdy no, nie dawałam wcześniej, bo ja zwykle daję tylko dla wychowawców. No wiecie, inni nauczyciele dostają różne kwiaty, na które się zbieramy, więc już wiecie, bez przesady. Może jak już będą się żegnać ze szkołą, to wtedy dla każdej pani osobno na zakończenie zrobię takie kartki, bo taki mam plan. Ale no, tak to tylko robię dla wychowawców. E, także to tyle słowa wstępu, i zaraz wam pokażę produkty, z których korzystam, bo tu jest taki niezły miszmasz. Ja e, uwielbiam łączyć papiery. E, no, kombinuję. Wiecie, nie jestem w żadnym DT, że musisz, muszę się trzymać jednej marki, więc e, bawię się, kombinuję z tymi papierami. W końcu nazwa Was obowiązuje, no i lubię e, łączyć. Mieszać, także tutaj są przeróżne kolekcje, właściwie Craft O'Clock, Mintai, Painters, UHK Galery, i do tego jeszcze mamy artemisyjne elementy, więc naprawdę wiele różnych. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak mi to wyszło, to zapraszam Was na taki filmik. Więc tak, zaczniemy sobie od yy, omawiania takich dodatków, yy, czyli właśnie bazy. No, baza, jak widać. Tak szanowa. Oczywiście ja zawsze przycinam te brzydkie takie brzegi, no bo tu już mam od razu koparty, więc tak najszybciej. Właśnie jak potrzebuję na szybko kartkę, to idę w taki mały rozmiar, bo najszybciej mi się to robi. W te C6 bardzo wtedy lubię. Szczególnie jak są to kartki do koparty, to taka wielkość myślę idealna. Napisy, słuchajcie, znalazłam w tym moim pudełku z napisami, więc nie mam pojęcia skąd one były. Chyba je gdzieś dostałam. Może nawet w jakimś takim, wiecie, takiej paczce zlotowej, kiedyś, bo tak mi się coś wydaje, kiedyś wygrałam. Mimo, że nie byłam na taką paczkę, nie wiem, czy to nie było stamtąd, albo po prostu jakiś gratis do zakupów to był, i, i właśnie go dostałam na zakończenie roku, jakoś w paczce jakiejś z zakupami, bo totalnie nie wiem skąd to jest, ale no, takie fajne napisy były, i właśnie dwa z nich, gdzie był napis z okazji Dnia Nauczyciela, wykorzystałam, tylko jeden był tam taki pusty, był bardzo podobny do tego, gdy... Napisu, którego użyłam w kartce dla syna, tylko że on miał tylko czarną obramówkę i było tak pusto. Wiecie, że tu nie było wypełnienia i tak jakoś to dziwnie wyglądało, więc sobie też w podobnym stylu do tego napisu, który był dla syna, też tak markerem nierównomiernie pokolorowałam ten środek, no zobaczycie już na kartce, bo ciężko to tak wytłumaczyć. No i myślę, że jest dużo, dużo ciekawiej, więc też używam takiego cienkopisa czarnego. No, a jeżeli chodzi o papiery, bo tutaj już więcej nic nie ma, bo to są same takie kartki po prostu z elementami wyciętymi. No to tak, używałam, tak jak mówiłam, przeróżnych. W obu kartkach już teraz nie pamiętam dokładnie, które, do której, ale no, korzystałam z tego małego bloczka i ze średniego Skraft Oclock z Szkolne przygody. I tu, bodajże, właśnie użyłam chyba tej kratki, tak, tej kratki do oklejenia środka którejś z kartek. Chyba w tej dla synka, tak? I na wierzch y, użyłam y, tej kratki takiej z chlapaniami, A więc to te dwa papiery y, pocięłam w kartce dla syna w sumie. O, tak patrzę na tył teraz. A jeżeli chodzi o tą taką większą, to tutaj używałam y, tej w linie też oś, środek kartki dla córki, znowuż tym okleiłam. No, wiecie, na środek postaram się takie neutralne wykorzystywać, takie wiecie, mało wow tła żeby nie było szkoda i tutaj korzystałam też z kredek dzieciństwa to jest taka starsza kolekcja z kred o Clock, która była przed tą szkolne przygody i tutaj używałam tego zielonego tła bo chciałam takie coś bez wzorów, żeby wiecie te elementy były lepiej widoczne więc to na wierzch kartki jako ta druga warstwa poszła do kartki dla córki Natomiast używałam jeszcze właśnie różnych rzeczy z Mintai Papers i między innymi tego bloczka takiego uzupełniającego tego zeszytu i tutaj wykorzystałam to tło, bo właśnie w, na tym tle wam to pokażę są też laptopy, właśnie jakieś takie zeszyty, wiecie, okulary yy. No, wszystkie elementy, które mi się też kojarzą z tak, taką panią z informatyki, no nie? Więc na pierwsze tło wziąłam sobie właśnie ten papier, bo też tył kartki okleiłam, więc to będzie tak fajnie wyglądać, bo wiadomo z przodu nie widać, bo potem przekryłam tą warstwą. I tutaj używałam też tych kwiatuszków z tych elementów, takich to tutaj, takiej jednej kompozycji sobie użyłam, i też jakichś takich pojedynczych z takich różnych elementów, to jakieś jabłko, ich. I chyba jeszcze coś tam z tego było. Natomiast też tutaj mam z tej samej kolekcji, z Cool Days taki arkusz 30 na 30 bo ja samej kolekcji całej nie kupowałam do tego, tylko sam ten bloczek uzupełniający elementy, więc stąd też sobie wzięłam jakieś takie pojedyncze rzeczy. No to już zobaczycie na pracy, bo ja nie pamiętam w sumie, co to już było, bo jakiś plecak nie, w sumie nie będę zgadywać, chyba czy coś innego ale no, no nieważne, już zobaczycie tam e... i użyłam sobie kolekcji od UHK Galery old school więc stąd tutaj wzięłam Dziewczynka do kartki dla córki na pewno. Właśnie stąd wzięłam jakiś tam plecak znowuż dla kartki do syna, i też korzystałam z tego tła takiego w gwiazdki. Tym znowu okaliłam pierwszą warstwę właśnie kartki córki. I jakieś tutaj pojedyncze przybory, czy coś tutaj stąd było, więc tak. No i jeszcze w kartce dla syna korzystałam z tych elementów takich komputerowych. To jest Artemisii arkusz o nazwie Młodzież 03 i tu właśnie była klawiatura i był monitor. No bo wiadomo w sali informatycznej nie ma raczej laptopów, tylko są takie stacjonarne komputery, więc bardziej mi to pasowało, no bo jakieś laptopy miałam na przykład tutaj, nie? No ale chodziło mi o taki właśnie komputer, jaki jest w salach. W szkolnych, więc no, wzięłam sobie to i pomyślałam, że to będzie całkiem fajnie wyglądać. No, więc to wszystko, jeżeli chodzi o materiały, chyba nic nie pomieszałam. I już Wam pokazuję gotowe karteczki, jak się prezentują. Najpierw pokażę tą kartkę, którą robiłam jako pierwszą, czyli kartkę dla synka. Są tutaj w kopercie. I tutaj mam przygotowane widzicie już życzenia wypisane. Tyłem dałam i, i potem tylko wkleję przez dzieci. No, a kartka prezentuje się tak, e, więc y, jest coś takiego. Mam jeszcze takiego laptopa, właśnie y, jeszcze z innej firmy, y, na którym jest napis Dziękujemy, ale pomyślałam, że to będzie bardziej pasowało dla tej pani z informatyki na zakończenie roku szkolnego, że dziękuję za cały rok nauki. No bo tutaj bardziej mi pasował jakiś taki napis okazji dnia nauczyciela, po prostu. Yy, więc tutaj no, chciałam uniknąć tego takiego, wiecie, dziękujemy, yy, czy dla najlepszej pani, bo to tak bardziej mi się z zakończeniem kojarzy, nie? No więc tak to wygląda, jest ten monitor, jest klawiatura, więc widać, że to jest pani z informatyki, myślę, no są oczywiście książki, bo też na pewno tam korzystają, mają zresztą książkę do informatyki, no i jest plecak, bo wiadomo, tak się też ze szkołą to kojarzy, taki właśnie bardziej chłopięcy ten plecak, są jakieś takie chlapania, żeby było bardziej tak szkolnie, wiecie, jakaś taka kreta, ten napis też taki jest dosyć ciekawy właśnie, to jest ten, którego nie kolorowałam. I go podkleiłam na czarnym tle, żeby do tego monitora pasowało. Tutaj też troszkę tych elementów ciemnych jest, ale już bazę wzięłam białą, bo zastanawiałam się między czarną a białą, ale jakoś tak stwierdziłam, że tu wszystkie papiery są takie jaśniejsze i może pójdę w biel. No i tutaj właśnie z tym fajnie jest tak informatycznie to oklejone, też do tego monitora tutaj pasuje. No, a w środku jest taka po prostu krata, jak wiecie, z pogniecionej kartki, takie jak to dzieci nieraz gną. W plecaku jakim się pognie, jak tak wiecie, wciskają na siłę, więc yy, no, też to fajnie wygląda i tutaj zaraz wkleję. Rzeczonka. Oczywiście tutaj różne elementy są na różnych dystansach popodklejone. Napis też jest na podwyższeniu. Ta pierwsza warstwa jest oczywiście wyżej na bermacie. Już tutaj nie doklejałam żadnych tych moich kropeczek, stwierdziłam, że tym razem tak prosto, bo i tak tutaj dużo się dzieje, jakiś chlapań, więc już bez sensu doklejać coś dodatkowego, no nie? Więc tak prosto, na szybko, ale myślę, że i tak wyszło to bardzo ciekawie. No i teraz pokażę Wam jeszcze tą drugą kartkę, którą zrobiłam dla Pani z angielskiego. No i tu też już wyciągam z koperty. I prezentuje się tak, więc tak samo jest dosyć prosto. Ale tak te gwiazdki mi się tak trochę kojarzą. Widzicie, dla, dla pani z angielskiego. Jest ta zieleń, żeby tak radośnie też było. I tutaj właśnie ten napis tak kolorowałam podobnie jak tutaj, nie? Jest tak, wiecie, nierównomiernie. Więc tak myślę, że ciekawy efekt niż takie puste napisy, jak były. Tak właśnie niestarannie pokolorowane. No i tutaj są te kwiaty z Mintaja, te książki, właśnie jakiś taki przybornik, bo wiadomo, no takie szkolne elementy. Akurat tutaj też jest napis Bóg, więc do angielskiego pasuje, że po angielsku jest Jabłuszko. Też mi się jakoś to z amerykańskimi i różnymi takimi szkołami kojarzy. Jabłko, nie wiem. I tak samo ten strój, taki uczennicy, jakby taki alamundurek, jak tam mają. No i ta dziewczynka ma takiej podobnej długości włosy do mojej córki, też kolor włosów taki, jak ona ma. No takie, wiecie, jak, jak takie mysie, jak większość Polek. Więc, no, taka nastolatka akurat, wiecie, nie widać twarzy, więc takich ludzi lubię. I, i, I myślę, że wyszło tak też fajnie. Tak po prostu szkolnie, no nie? No i z tyłu są właśnie też te gwiazdki, a w środku te linie, bo akurat angielskie. mogą pisać albo w linie, albo w kratkę, tam różnie, więc jakoś tak mi pasowało no więc takie dwie proste karteczki na szybko ale myślę, że jak na brak takiej weny i w ogóle czasu i chęci, to i tak dosyć fajne te kartki wyszły i, i może was to zainspiruje jak tak właśnie potrzebujecie czegoś na szybko żeby coś w tym stylu, wiecie, dużo nie trzeba wystarczy mieć kolekcję z jakimiś elementami do wycinania Bazę, czy po prostu samemu sobie dociąć papier. Napis zawsze można wydrukować. I tylko na dystansach jakieś pianki, czy właśnie kawałki bermaty, resztki po tworzeniu z albumu, czy czegoś innego, i można takie proste kartki z niewielu produktów stworzyć. Także no, dajcie znać, jak Wam się podobają. A ja zaraz dokleję życzenia i im spakuję do plecaków, żeby nie zapomnieli. A jeszcze muszę zdjęcia zrobić, co prawda nie będą za najlepszej jakości, bo po nocach to wiecie jak to wyjdzie, cień i te sprawy będę musiała kombinować. A jutro rano, no przed ósmą też nie będzie jeszcze dobrego światła. Dlatego też nie by tak na ostatnią chwilę robić, bo potem nie mam nawet jak zdjęć dobrze m, żadnych wykonać. No ale no cóż, tak to czasami jest, a czasami zrobić... Jak to się mówi, lepiej późno niż wcale, więc no ważne, że dzieci się będą cieszyć, że będą mogły podarować. No więc to tyle na dzisiaj w tym takim krótszym jak na mnie filmiku, więc no czekam na wasze komentarze. No i co? Do następnego. Pa, pa!